Cześć, witajcie na kanale mtbxc.pl. Jak już pewnie się domyślacie, dzisiaj zajmiemy się testem roweru, a będzie to konkretnie Canyon Neuron AL69. Neuron to jest spadkobierca po nerwie. Rower po prostu zmienił nazwę. Jest to jakiś tam pewnie zabieg marketingowy Canyona. Od tego sezonu ten rower będzie występował pod nazwą Neuron. AL69 jest pierwszym od dołu rowerem w kolekcji Neuronów na dużych kołach, czyli na 29 cali. Jeśli chciałbym określić charakter tego roweru, to jest to rower naprawdę bardzo uniwersalny. I nie jest to jakieś tam takie czcze gadanie, żeby powiedzieć, że ten rower jest do wszystkiego, a tak naprawdę jest do niczego. Tylko po takim dłuższym przemyśleniu ten rower jest naprawdę taką fajną bazą wyjściową do tego, by pójść albo w jednym, albo w drugim kierunku. Po pierwsze zacznijmy od tego, że rower sam w sobie jest po prostu dobrym rowerem górskim. Jeśli odrzucimy na bok to, że rower musi być albo rowerem do ścigania się, albo rowerem enduro, to jest to po prostu taki typowy, fajny góral, żeby można było w dosyć ciężkim terenie móc komfortowo na nim pojeździć. I nieważne, czy to będą tutaj jakieś techniczne ścieżki w Beskidach, w Sudetach, czy jakieś autostrady w Alpach, to naprawdę ten rower spisze się zarówno tak samo dobrze na tych i na tych trasach. Oczywiście zakładam tutaj, że mamy do czynienia z kolarzem górskim, który nie jest jakimś tam hiper zaawansowanym kolarzem, który ściga się na sztywnych rowerach karbonowych i potrzebuje nie wiadomo jakich parametrów od roweru. Mówię tutaj o takiej zwykłej jeździe po górach. Najważniejszą rzeczą w tym rowerze jest oczywiście rama. Trzeba tutaj się zatrzymać i powiedzieć o tym, że jak na aluminiową konstrukcję, to jest naprawdę bardzo lekka rama. Jeżeli ktoś by zastanawiał się nad zakupem roweru karbonowego w miarę budżetowego, a aluminiowego, to tutaj właśnie jest Neuron fajną konkurencją dla tych pierwszych modeli karbonowych. Dlatego, że najniższe modele w jakiejkolwiek kolekcji karbonowe najczęściej mają tylny trójkąt aluminiowy, i tak czy siak będą ważyły około 12-12,5 kg. A Neuron aluminiowy, nawet w tej najniższej wersji, w rozmiarze M, waży około 13 kg. Więc mamy tutaj różnicę, powiedzmy, maksymalnie kilograma. Nawet bym powiedział, że może być to około 600-800 gram różnicy. A różnica w cenie między takimi rowerami może nawet dochodzić do 2-3 tysięcy złotych. I kolejny raz tutaj trzeba właśnie powiedzieć o tym, że jakby Neuron jest tym rowerem, który po pewnym czasie może zdefiniować to, w którą stronę pójdziemy. Czy będzie to na przykład bardziej jazda na maratonach, czy cross country, czy będzie to jakieś zwykłe jeżdżenie, czy bardziej jakieś takie ścieżkowe enduro coś, niekoniecznie określone czymkolwiek. To można ten rower właśnie konfigurować sobie później w takim kierunku, w który będziemy chcieli. I niekoniecznie właśnie wymieniając w nim wszystkie komponenty. Zacznijmy na przykład od tego, co jest zawsze największym tematem dyskusji, czyli koła w rowerach. Koła w rowerach najczęściej są montowane takie o jedną albo nawet dwie klasy niższe od całej reszty roweru. Natomiast fajnie, jeśli będą to koła jakieś markowe i będą miały na przykład fajną sztywność i w miarę dobrą wagę, lub na przykład będzie można je przerobić na koła bezdętkowe. I takim właśnie rozwiązaniem są crossridy, które może nie są jakimiś super, hiper dobrymi kołami, natomiast na pewno będzie można na nich przejechać ten jeden sezon. Kiedy już wydamy te 8,5 tysiąca na rower, to na pewno na takich crossridach można pojeździć sezon albo nawet dwa i będą to wystarczające koła. Szczególnie kiedy mamy je na sztywnych osiach i kiedy możemy je sobie zrobić na system bezdętkowy, bo tutaj oszczędzimy bardzo dużo wagi. No i także właściwości jazdy się poprawią dużo, dużo bardziej. Po tym sezonie lub dwóch będziemy mogli spokojnie te koła bez nadwyrężenia naszego budżetu wymienić na trochę lepsze. I tutaj możemy zaoszczędzić jakieś, myślę, pół kilograma spokojnie. Kolejną rzeczą, która też po tym sezonie albo po dwóch będzie i tak wymagała wymiany, jest kaseta, którą tutaj jest Shimano SLX. Może ta kaseta nie jest komuś hiper najlepszą, natomiast na pewno możemy na niej spokojnie pojeździć bez tego, żeby kupując nowy rower od razu zmieniając ją na inną, bo
to jest sprzęt, który się nie nadaje do jazdy i tak dalej, i tak dalej. Czyli kiedy tą kasetę już zajedziemy, można ją wymienić na lżejszą, nie wiem, na przykład XTK czy jakąś inną. I tutaj też jest kolejna spora oszczędność na wadze. Jeśli chodzi o komponenty kokpitu i sztyce, to tutaj mamy komponenty Crank Bladder Iridium. No i to jest dobry poziom. Myślę, że jak ktoś już bardzo będzie chciał, to też po jakimś czasie można sobie to wymienić. Natomiast to jest fajne, że tutaj ten proces można rozłożyć sobie w czasie i cały czas ma się naprawdę bardzo dobrze skonfigurowany rower za stosunkowo nieduże pieniądze. Jeśli chodzi o napęd, no to tutaj mamy rozwiązanie 2x11, wszystko jest markowane Shimano SLX, tylna przerzutka to jest XT Shadow Plus z możliwością blokady i manetki mamy też Shimano SLX. I podobnie jest z hamulcami. Tutaj też jest Shimano SLX. To teraz jeszcze może słów kilka o samej ramie i o zawieszeniu. Trzeba na pewno powiedzieć o takich podstawach, teraz jak już tapelowa nagłówka, wewnętrzne prowadzenie kabli. Cała rama jest wykonana w technologii hydroformowania. Tylna oś tutaj to jest sztywna oś 12 mm. Sama rama ma skok 110 mm. Ciekawostką w tej ramie są niektóre łożyska, które zostały ułożone tak lekko skośnie, dzięki czemu lepiej znoszą takie skrętne obciążenia. Tylny trójkąt mamy wykonany asymetrycznie, co też poprawia sztywność roweru. W tej konstrukcji też zastosowano technologię anti-squat, która ma nas uchronić przed zbytnim pompowaniem roweru. Jeśli chodzi o amortyzację, to z przodu mamy RockShoxa Rebe 120 mm. A damper to jest RockShox, także Monarch RT. Przy odpowiednim ustawieniu zarówno dampera, jak i widelca naprawdę fajnie to zawieszenie się sprawuje. No i nawet przy mojej wadze, która teraz przekracza 90 kg niestety, rower naprawdę fajnie się zachowywał i można było nawet go niemal całkowicie zablokować. No nie jest to całkowita blokada, tak jak w takich racingowych rowerach, natomiast do jazdy w terenie fajnie się to sprawdzało i nawet można było wstać w pedały, rozkręcić ten rower gdzieś pod górkę, żeby jakoś przyspieszyć i nie było czuć takiego dużej utraty energii. Co do samego zawieszenia, to pracę na zablokowanym i odblokowanym zawieszeniu możecie sobie teraz zobaczyć na wideo. Tutaj będzie porównanie tego, jak na takim samym podjeździe, na takiej samej trasie pracowało to zawieszenie, kiedy było zablokowane i odblokowane. Dawno się nie czułem tak dobrze na rowerze, chyba tylko na swoim własnym rowerze jestem tak wczuty. Tutaj na pierwszej, drugiej jeździe już praktycznie miałem swoją pozycję i naprawdę fajnie się na tym rowerze siedziało, dobrze się go prowadziło. Przyczepność też jest na fajnym poziomie, czy to na podjazdach, czy w jakichś wąskich zakrętach. Co ciekawe, tutaj też widać, że w kanionie te rowery są składane jakoś tak bardziej z głową, jest to wszystko bardziej przemyślane. Jeśli rower jest trochę z niższej półki, to jakby też część roboty tutaj rower musi zrobić za kogoś, kto będzie tym rowerem jeździł. I tutaj to jest też przełożone na opony, bo z tyłu mamy oponę X-King w wersji 2.2, a z przodu mamy Mountain Kinga 2.4, czyli jest to już szersza opona, która ma tutaj jakby zabezpieczyć tą przyczepność z przodu. Mamy tutaj lepsza trakcja, no i to jest fajne rozwiązanie, szczególnie dla kogoś, kto nie jest jakby hiper dobrym technikiem. Tak podsumowując, dla mnie ten rower jest ciekawym rozwiązaniem, szczególnie jeśli mamy gdzieś w planach rozbudowywanie tego roweru, a nie kupno od razu jakiegoś totalnie kompletnego roweru, gdzie mamy już swój cel jakiś tam zamierzony. Dla mnie to jest rower, który powiedziałbym, że jest rowerem wystarczającym do jeżdżenia po górach. Dla kogoś, kto nie ma jakichś tam zapędów na hiper dobre miejsca w wyścigach. Można charakter tego roweru bardziej skierować na cross country czy maratony, a można także pójść tutaj w jakąś lekko cięższą stronę, nie wiem, dodając mu na przykład hydraulicznie odpuszczaną sztycę, jakieś jeszcze szersze opony i na pewno tutaj będzie można w dużo cięższym terenie lepiej poszaleć. Czego oczywiście przykładem są inne wersje tego roweru, bo wyższe modele oferują tutaj te rozwiązania właśnie takie już bardziej trailowe i skłaniające się do enduro. Natomiast na pewno można z tego roweru zrobić rower do ścigania się. Ja na pewno w tej konfiguracji, która tutaj jest, w tej nawet najniższej, z tej aluminiową ramą i tak dalej,
Myślę, że spokojnie można było pojechać nawet górską etapówkę i myślę, że tutaj komfort jazdy byłby naprawdę fajny, dlatego że ścieżki w polskich górach są techniczne i rower proponuje taką wagę, która jakby nie sprawiłaby trudności na tych wyścigach. Także już zupełnie podsumowując, mamy tutaj bardzo uniwersalny rower, który ma jakby szeroką gamę możliwości, którą możemy wykorzystać i głównie to od nas będzie zależało, do czego ten rower będzie przeznaczony. Oczywiście trzeba jeszcze na koniec nadmienić to, że Canyon ma swój opracowany sposób przesyłki tych rowerów. Dostajemy go oczywiście z pompką do amortyzatora, całą gamą instrukcji, smarem montażowym, kluczami dynamometrycznymi itd., itd. Mi osobiście ten rower się bardzo podoba. Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze przemyślenia o tym rowerze. I jeśli chcielibyście, żeby więcej takich testów rowerów pojawiało się na naszym kanale, to dajcie łapkę w górę i pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału. Wtedy będziecie na bieżąco z każdym naszym nowym odcinkiem. No i dzisiaj będzie to już wszystko. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia.